Szanowni Państwo, zaczynamy. Ogromnie mi miło przywitać wszystkich na trzecim właściwie spotkaniu tegorocznych rekolekcji wielkopostnych przy kawie. Po wczorajszym, można powiedzieć, mocnym wejściu takim tematem bardzo wielkopostnym dotyczącym grzechu. Dzisiaj temat równie pasjonujący, równie mocny, uchodźca, obcy czy bliźni. Temat bardzo aktualny, temat bardzo kontrowersyjny, temat budzący wiele dyskusji w ostatnich czasach. Myślę, że trudno sobie wyobrazić rekolekcje czy tego typu spotkania, jak nasze wielkopostne spotkania przy kawie bez takiego tematu. Zawsze aktualne, bieżące tematy są najbardziej może dobrze i z chęcią odbierane, dlatego myślę, że ten dzisiejszy wieczór także będzie dla nas owocny, refleksyjny i doprowadzający nas do jakichś osobistych wniosków w tym temacie. Oddaję głos panu Bartoszowi Rychowskiemu, który nas nieco prowadzi w ten dzisiejszy wieczór. Dobry wieczór Państwu. No ja na początek po prostu wprowadzę troszeczkę jakby zaznajomy Państwa z naszym gościem, księdzem Przemysławem Bukowskim, sercaninem, który doktoryzował się w Krakowie na uczelni UPJP2, papieskiej, tak, na temat aksjologiczne podstawy rozumienia osoby ludzkiej w filozofii Schellera i Tischnera. Jest także redaktorem czasopisma sercańskiego Czas Serca, które to czasopismo możecie sobie Państwo wziąć, wychodząc z kawiarni. Jest tam na stole przy drzwiach. A zainteresowania księdza Bukowskiego to są filozofia człowieka oraz aksjologia. No właśnie, zwłaszcza Tischnera i Maxa Schellera. Tak sobie pomyślałem właśnie, jak można go jeszcze przedstawić, bo to można powiedzieć, że to jest pierwszy zakonnik w ostatnich dniach, który nie przerzucał przez granicę książek do Czech. Tak. A co do samego tematu, uchodźca, obcy czy bliźni, albo bliźni czy obcy, wydaje mi się, że dość ważne na samym początku jest zaznaczyć, że jak sobie przeczytamy ten temat, to zauważymy między uchodźcą a tą drugą częścią, obcy czy bliźni, myślnik. Uważam, że to jest dość ważne, bo właśnie będziemy się bardziej skupiać na tej drugiej części, na problemie bliźniego i obcego, na problemie drugiego człowieka, na problemie innego. Czegoś czy kogoś, kogo znamy i kogoś, kto jest dla nas nieznany albo nam obojętny. A sam temat uchodźców, to myślę, że w trakcie będzie po prostu kontekstem do przedstawienia dzisiejszego tematu, do zobrazowania takim czymś, dzięki czemu możemy dotknąć bardziej problemu. Oddaję głos księdzu Przemysławowi. Bardzo dziękuję. Cieszę się też z obecnością Państwa, chcę to na początku powiedzieć, chociaż zawsze jest taka pokusa. Kiedyś słyszałem na jednym ze spotkań, że jak ksiądz będzie zabierał głos, to znaczy, że będzie mądrze, bo ksiądz zawsze ma coś do powiedzenia i lubi z tego prawa skorzystać. Otóż, drodzy Państwo, ksiądz nie zawsze ma coś mądrego do powiedzenia. Arcybiskup Życiński, pamiętam taką anegdotę z jego życia tytułem wstępu.
zapytany, wiemy, to była postać bardzo medialna, taka właściwie wszędzie go było pełno, wypowiadał się na rozmaite tematy, znał się i na astronomii, i na fizyce, i na kosmosie, i był człowiekiem generalnie bardzo szerokich horyzontów, tak byśmy powiedzieli. I wielu jego współbraci w episkopacie, w biskupstwie, miało mu to trochę za złe, no, zazdrościło, mówiąc tak nie wprost. I raz zapytany przez jakieś medium, właśnie arcybiskup Życiński mówi: księże arcybiskupie, no właśnie, bo księża biskupi tak mówią, że no może tak ksiądz by tonował troszkę, spasował, nie zawsze się tak pchał do tych mediów i tak dalej, no bo inni księża biskupi raczej tak nie robią. I on wtedy to podsumował w ten sposób, z taką swoją manierą w głosie, którą miał: jak ktoś nie ma nic do powiedzenia, to niech nie zamienia tego w rzeczywistość. I tym oto sposobem jakby pokazał w moim odczuciu, że nie zawsze ksiądz ma rację, prawda? Czyli nie zawsze coś tam mądrego, znaczy rację jakąś ma, ale może to być tylko jego osobista racja. Mamy taki temat, tak jak powiedział Bartek, uchodźca, myślnik, obcy czy bliźni, znak zapytania. I wydaje mi się, że tutaj wszystkie znaki w tym temacie są istotne. Właśnie ten myślnik, jak sama nazwa wskazuje, ma nam dać do myślenia. Czyli tutaj nie wychodzimy, jakby punkt wyjścia nie jest taki, że to jest obcy albo że to jest bliźni, tylko czy jest obcym, czy jest bliźni. Będę mówił o tym temacie tak trochę nie wprost. Bardzo proszę, żeby ten Bartek mi przerywał, to wtedy będzie taka dyskusja bardziej dynamiczna. Będę mówił o tym nie wprost. Mam nadzieję, że na koniec Państwo sobie jakieś zdanie wyrobicie. I będę się starał spojrzeć na to od takiej właśnie filozoficznej strony, a właściwie od strony, dokładnie mówiąc, filozofii człowieka w takim szczególnym wydaniu. A no nie ukrywam, że się inspiruje księdzem Tischnerem bardzo mocno. Te pojęcia jemu też nie były obce, były mu bliźnie właśnie, chociaż o uchodźcach no nie za wiele pewnie znajdziemy jakiś tam rozpatrywań, bo to były inne czasy, dzisiaj mamy inne czasy i uchodźca niewątpliwie jest takim człowiekiem, który zmusza do zadania sobie znaku, no, do zadania sobie pytania. Chciałbym wyjść w tej naszej refleksji od takiego spostrzeżenia, że w ogóle na człowiek, ja, mogę patrzeć zarówno na siebie samego, na moje człowieczeństwo, jak i na człowieczeństwo drugiego człowieka w bardzo rozmaity sposób, oczywiście. To nasze rozumienie człowieka wypływa z czegoś. Ono się nie bierze z kosmosu, ono z czegoś wypływa. Wypływa z bardzo wielu rzeczy, z naszych doświadczeń, z tego, jak byliśmy wychowani, z tego, do jakiej szkoły chodziliśmy, kto był naszym przyjacielem, albo kto był naszym wrogiem. Więc ja to nazywam takim słowem, które jest trochę filozoficzne i niefilozoficzne, że człowiek, zanim zacznie myśleć, to myśli, albo premyśli, przedmyśli, w jakichś takich czy przedrozumie, filozofowie używają takiego ciekawego słowa, przedrozumienie. Ono też jest jakimś rozumieniem, ale takim bardzo w tle, nazwijmy. Nazywam to takim słowem paradygmat. Paradygmat to jest pewien sposób myślenia. I uważam, że generalizując, chociaż będziemy dochodzili do takiego punktu, że właśnie nie wolno generalizować. Kiedy generalizujemy, to krzywdzimy od razu. Ale generalizując, możemy podzielić nas, ludzi, nasze ludzkie sposoby patrzenia na innych i na siebie samych na dwa zasadnicze sposoby. A mianowicie, patrząc na drugiego człowieka, możemy patrzeć z pewną, nie filozoficzne słowo, ale bardzo piękne, z pewną życzliwością, czyli z pewną otwartością. Nie wiem, co w nim jest, on jest inny niż ja, ale daję mu szansę. A możemy patrzeć też z pewną podejrzliwością. Dzisiaj to jest w Polsce, myślę, bardzo modne. Takie myślenie, nie tylko antropologiczne, ale i polityczne również. Podejrzliwość. Co to znaczy podejrzliwość? To znaczy, w drugim człowieku jest coś takiego, co trzeba zdekonspirować. To trzeba wywlec na wierzch
bo tam gdzieś na dnie jego duszy jest jakieś zło. A co to znaczy, że jest jakieś zło? Że to zło mi zagraża. Gdzieś na dnie jest zło. Ono ma różną postać. Ale ono mi zagraża. Skoro mi zagraża, to znaczy może wyrządzić mi krzywdę. I teraz możemy oczywiście iść i rozważać te dwa generalne kanały czy gałęzie myślenia o człowieku. I filozofowie, mniej więcej tak możemy też filozofów podzielić. Tych przynajmniej, którzy uprawiają antropologię. Na takich ludzi, którzy patrzą na siebie, na człowieczeństwo z taką życzliwością, z pewną nadzieją. Cała plejada od Tischnera, którego wspomniałem, Marcel i tak dalej, Levinas. Ale są też filozofowie, ci, którzy są takimi większymi krzykaczami, nawet są bardziej modni, bardziej poczytni, a mianowicie Fryderyk Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Karol Marx, Sigmund Freud, mają swoje zasługi, niewątpliwie. Ale punktem wyjścia do ich myślenia o człowieku jest właśnie jakieś podejrzenie. Jest coś takiego, Sartre mówi, drugi to piekło. W nim jest coś, co mi zagraża. Dopóki on żyje, to ja nie mam prawa żyć. Podobnie myśli Nietzsche, prawda? Wola mocy, czyli trzeba mieć moc. Po co mieć moc? No po to, żeby z niej korzystać, żeby ją wykorzystać. I tak dalej, i tak dalej. Marx, on się boi posiadania, a z drugiej strony, no dopóki nic nie posiadam, to właściwie jestem nikim. Więc po tej stronie mamy przedstawicieli takiego myślenia filozoficznego i po tej. I myślę, że nie trzeba tu wcale wchodzić w jakieś głębokie filozofie, bo wystarczy spojrzeć na taką naszą polską rzeczywistość, że ten podział też jest bardzo wyraźny. Że są ludzie, którzy patrzą na innych bardziej życzliwie i są ci, którzy patrzą bardziej podejrzliwie. Oczywiście ja to celowo wyodrębniam, tak bardzo wyjaskrawiam. Te postawy się trochę mieszają, to jest naturalne. Ale generalnie właśnie chodzi mi o ten paradygmat, że punkt wyjścia, jaki jest punkt wyjścia? Jakie jest moje pomyślenie w ogóle o drugim człowieku? I teraz przejdę do takiego właściwie, no do już do sedna tego pytania, które tutaj Państwu chciałem zadać. Uchodźca, obcy czy bliźni? Kim jest uchodźca? Uchodźca to jest inny człowiek. To jest inny człowiek, to jest ktoś drugi, jak i ode mnie. Zwróćcie Państwo uwagę, o człowieku mówimy, że jest inny, o rzeczach mówimy, że są różne. Ona jest różna od tej rzeczy. O ludziach się mówi, że jest inny od tego. O przedmiotach się też, ale w innym zupełnie znaczeniu. I teraz inny, może to być uchodźca, może to być mój sąsiad, inny można być w bardzo różny sposób. Właśnie innym można być na sposób obcego. Ja rozumiem to słowo w ten sposób, że obcy to jest pewien wróg. Także jakbyśmy spojrzeli, na pewno jak w Państwa głowach jest pewnie podobnie jak w mojej, jak się mylę, to niech Państwo mi powiedzą, że generalna, no większa część ludzkości to są zupełnie ludzie nam obojętni. My czasem niestety w Kościele też takie mamy maniery, że prawda, modlimy się za dzieci w Afryce głodujące i biedne i tak bardzo je kochamy i tak bardzo im... Nie można kochać ludzi, ludzkości, kocha się konkretnego człowieka. Można mu współczuć, można się jakoś z nim solidaryzować, ale nie można go kochać. Znaczy taka miłość na odległość to jest taka, ja wiem, platońska miłość właściwie. Wbrew pozorom, bo zaraz możemy zapytać, czym jest miłość w chrześcijaństwie. Mam nadzieję, że do tego też wyjdziemy. A zatem może ten inny być dla mnie kimś obcym, to znaczy wrogiem. Co się robi z wrogami? Wrogów trzeba zniszczyć. Wrogów trzeba zabić. Z wrogami się walczy. Z wrogami się idzie na wojnę. Podejrzliwość. Ten inny jako obcy jest zupełnie inny. On stoi po drugiej stronie mostu. My się nigdy nie możemy na tym moście spotkać, bo on jest inny. On jest innej kultury, on jest innej rasy. On jest innej religii. On jest tak bardzo radykalnie inny, że nie może zaistnieć między nami spotkanie. Spotkanie to jest piękne słowo, które Tischner sobie bardzo umiłował, bo spotkać się to nie znaczy
otrzeć się od siebie plecami, to nawet nie znaczy spojrzeć sobie w oczy. Żeby się spotkać, musi między nami coś zaiskrzyć. Ewangelia mówi, mają oczy, ale nie widzą. Często widzimy drugiego człowieka, go nie widzimy. Mają uszy, ale nie słyszą. Słyszymy, ale nie słyszymy. Nie potrafimy go usłyszeć. I kimś takim, kogo nie potrafimy usłyszeć i zobaczyć, w moim przekonaniu jest właśnie obcy. Czyli wróg. Wróg to nie jest zwykły przeciwnik. Przeciwnika się przekonuje, z przeciwnikiem się rozmawia. Jest takie niemieckie słowo Gegenüber. Ono właśnie wskazuje bardzo wyraźnie, lubię to słówko, ono wskazuje, że przeciwnik to jest ktoś naprzeciwka. Ktoś zna przeciwka. Każdy jest dla mnie przeciwnikiem. Teraz Bartek jest dla mnie przeciwnikiem. Ale nie jest moim wrogiem. Chyba, że po tym spotkaniu. A więc obcy, wróg. Muszę postawić mur między nami. I ta druga rzeczywistość, czyli inny jako bliski, jako bliźni. Czym to się różni? To się właściwie różni bardzo niewielkim momentem, jakąś niewielką chwilą. Bo ten bliźni to też jest inny człowiek. On też jest drugi. On też ma inny charakter, inny temperament, inną kulturę być może, inny kolor skóry, ale jednak to jest taki inny, z którym spotkanie jest możliwe. My możemy wejść na most. Czy obcy może stać się bliźnim? Oczywiście, że może. Tak samo jak bliźni może stać się moim obcym. My obserwujemy w życiu takie doświadczenia, mamy takie doświadczenia. Kiedy obcy staje się bliźnim, albo kiedy bliźni staje się obcym? Ano wtedy, kiedy następuje spotkanie. Kiedy zaczynamy siebie w jakiś sposób rozumieć. A kiedy zaczynamy siebie rozumieć? Wtedy, kiedy zaczynamy ze sobą rozmawiać. Rozmowa to jest punkt pierwszy do rozumienia. A rozumienie to jest punkt pierwszy do spotkania. Moglibyśmy powiedzieć, że spotkanie to jest takim najgłębszą rozmową. Wtedy ta rozmowa nawet słów nie potrzebuje. Są takie spotkania, że patrzy sobie babcia z dziadkiem w oczy i oni się spotykają. Między nimi jest rozmowa bez słów. Prawda? Więc potrzebna jest jakaś rozmowa. Kiedy nie rozmawiamy, to się nie porozumiemy. Kiedy się nie porozumiemy, to siebie nie zrozumiemy. Kiedy się nie zrozumiemy, to się nigdy nie spotkamy. To zawsze pozostaniesz na zewnątrz. Powiedzą Państwo, no tak, ale to jest takie troszkę naiwne i właściwie no bardzo ryzykowne, no bo jeżeli puka do moich drzwi, lubię ten przykład i używam go, bo jest bardzo dosadny, jeżeli puka do moich drzwi jakiś człowiek, ja nawet wiem, że to jest mój sąsiad, mieszka obok, to zawsze mogę mieć dylemat, otworzyć czy nie otworzyć. Zawsze przychodził pożyczyć cukier. Ale tym razem widzę, że stoi z jedną ręką wyciągniętą i schowaną za plecami. Być może ma w tej ręce siekierę. A być może tylko parasol. Nie wiem. Otworzę drzwi, czy nie otworzę. Drodzy Państwo, mogę nie otworzyć. I mogę otworzyć, ale dopóki nie otworzę, to nie ma szansy spotkania. Nie ma na nic szans. Właściwie zostaje sam ze sobą, w dobrym, bezpiecznym świecie, oczywiście. Każdy z nas lubi stabilizację. Każdy z nas lubi bezpieczeństwo. I można tak zostać. Oczywiście, że tak, jest ryzyko. Naprawdę jest ryzyko. Ten sąsiad może mieć faktycznie w ręku siekierę. I to nie po to, żeby mnie zaprosić na wyrób lasu. Tylko zupełnie w innym celu. No więc jest ryzyko. I bez tego ryzyka nie ma spotkań. One domagają się, one się budują na ryzyku. Czyli moglibyśmy powiedzieć, Nietzsche ma rację, Sartre ma rację. Oni mają rację. To są bardzo mądrzy ludzie. Naprawdę. I bardzo głęboko myślący. Tylko lubię tę anegdotę, niektórzy z Państwa już ją znają, z tymi racjami. No bo to tak można powiedzieć, zobaczcie Państwo, przechodzą troszkę na inny grunt, ile dzisiaj jest Polsk w Polsce. Ile jest rodzajów patriotyzmów w Polsce, w tej samej Polsce.
ilu jest różnych Polaków. Nie chodzi mi o to, że są różni w sensie liczbowym, że jest ich wielu, innych, różnych. I każdy ma swoją rację. Moja Polska jest bardziej mojsza niż twoja. Prawda? Czyli ja mam rację. Jest taka anegdota, lubię ją, ją się łatwo zapamiętuje, bo jest taka bardzo wyrazista. Jak to przyszło kiedyś do rabiego żydowskiego, dwóch Żydów, którzy mieli ze sobą ostry spór. I pierwszy mówi tak: rabbi, rozsądź ten nasz spór, jesteś mądrym człowiekiem. A co się stało? No ten oto mój kolega, sąsiad, codziennie przez moją własność, moje pole przegania swoje bydło. Niszczy moje pole, moje uprawy, a przecież własność to jest rzecz święta. Masz rację, mówi rabbi. A drugi: ależ rabbi, to ta droga przez właśnie to pole, to jest jedyna droga do wodopoju. Poza tym i mój pradziadek, i mój dziadek, i mój ojciec przeganiał przez tę drogę swoje bydła. Inaczej no zginie, wymrze. Nie może być inaczej. Masz rację, mówi rabbi. I wtedy ktoś przysługujący się z zewnątrz, trzeci, tak ze zdumieniem mówi: ależ rabbi, nie mogą mieć obaj racji. Masz rację, mówi rabbi. I drodzy Państwo, każdy z nas ma taką swoją rację. My czasem, niestety, to słowo racja zamieniamy ze słowem prawda. No ja mam prawdę. Zobaczcie, no, część z nas jest pewnie ochrzczona. W chrześcijaństwie prawda ma wymiar bardzo egzystencjalny. Jezus mówi: ja jestem prawdą. Zupełnie inne pojęcie. I my z tymi racjami zostaniemy. No, to zazwyczaj tak się dzieje, że jak się spotka poseł z Platformy, z posłem z SLD i jeszcze z PiSu, to oni, każdy przy swojej racji zostanie. Oni będą dyskutować. Pytanie, czy rozmawiają ze sobą. Oni będą wymieniać poglądy, będą wysuwać swoje racje, argumenty za swoimi racjami, jak Sartre czy Nietzsche. Bardzo logiczne, bardzo spójne. Nie przyjmujmy, bo nam zagraża. No faktycznie nam zagraża. Nie otwieraj drzwi, bo jak otworzysz drzwi, to może pożar wejdzie do twojego domu. Może wejdzie, faktycznie. Zdarzały się takie przypadki, że wszedł. Więc zawsze jest ryzyko. Ale bez tego ryzyka nic nie ruszy. Bez tego ryzyka nic nie nastąpi. Ja mam takie wrażenie, patrząc na tę całą dyskusję odnośnie uchodźców, znaczy my Polacy generalnie mamy problem z uchodźcami, których nie mamy, a najbardziej mamy problem z niemieckimi uchodźcami, bo przecież tam dokonują oni takich niewiarygodnych przestępstw i to na taką skalę, że z tych kilku milionów, którzy Niemcy przyjęli, no to pewnie gdzieś ze 200 już dokonało takich różnych niebezpiecznych rzeczy. Oczywiście medialnie to jest zawsze ciekawy temat, to jest jasne, więc jakieś proporcje. Ale no właśnie, mamy problem tej natury, a mnie się wydaje, tak nawet historycznie patrząc, zwróćcie Państwo uwagę, przed II wojną światową, jak wyglądało polskie społeczeństwo. Jak my byliśmy różnorodni, jak potrafiliśmy te racje ze sobą godzić. To znaczy nie, że ja mam zrezygnować ze swojego zdania, ale ty możesz żyć obok mnie, chociaż jesteś inny. I w ten sposób inny staje się bliźnim, bo z bliźnim można żyć. On będzie inny niż ja. Ja go nie zmienię, ja go nawet nie muszę zmieniać. Chyba że jestem żoną, no to wtedy męża wiadomo. Ja bliźniego nie muszę zmienić, prawda? Obcego trzeba zmienić, bo on jest zagrożeniem. Jeżeli się nie da zmienić, to trzeba go zniszczyć. Jeżeli się go nie da zniszczyć, to przynajmniej nie wpuszczać do swojego domu. To może tak tytułem zupełnego wstępu, bo już widzę, że niektórym się oczy zamykają. Słuchaj, no właśnie, bo tak dokonałeś takiego bardzo ostrego podziału. Już o tym mówiliśmy. Ale ktoś może do ciebie podejść i powiedzieć: no proszę księdza, ale czemu ja mam być obcy, którą rozumiem wrogi, czemu ja mam być przychylny, życzliwy? Ja będę po prostu obojętny. Niech on sobie żyje tak, jak on sobie żyje, ze swoimi problemami, w swoim miejscu. Ja mam swoje problemy, ja się nie muszę w to angażować. Mówiłeś też, że to przekroczenie
w stronę życzliwości jest jakimś ryzykiem. W ogóle otworzenie drzwi na temu drugiemu człowiekowi jest ryzykiem. Czemu ja mam podjąć to ryzyko? Mówi się właśnie w kontekście uchodźców, jakby często argumentem katolików, którzy są przeciwko, znaczy nie tylko katolików, którzy są przeciwko przyjmowaniu uchodźców, często przywołują porządek miłosierdzia, ordo caritatis, to się mówi. No właśnie. I to jest mniej więcej coś takiego, że są pewne kręgi. Względem tych kręgów, odchodzące od mojej rodziny, moi najbliżsi, potem moi sąsiedzi, moje miasto, moje państwo, no i potem gdzieś ten świat, ci całkowicie obcy, gdzieś na szarym końcu. No i ja wedle tego porządku miłosierdzia jestem zobowiązany, jest tą postawę życzliwości właśnie tylko względem tych bliskich. Jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że ci będący dalej, na dalszym kręgu mi zagrażają, to ja nie muszę tego ryzyka podejmować. Oczywiście, znaczy ryzyka nie trzeba podejmować, to jest jasne. Wcale nie muszę otwierać, nawet nie mogę po zakupy nie wychodzić codziennie z domu, bo to też jest jakieś zagrożenie, że mogę nie wrócić do domu, prawda? Zawsze jest takie zagrożenie i nawet gdy przyjrzymy sobie codzienne dzienniki, to widać, że niektórzy no, to zagrożenie właśnie w ten sposób zrealizowali. Ale odnośnie tej neutralności, o której mówiłeś, oczywiście większa część ludzkości jest mi zupełnie obojętna, jest mi zupełnie neutralna, znaczy to są tacy obcy, którzy po prostu są mi obcy, nie w sensie nawet wrogim, tylko pozostają na zewnątrz i nic mnie nie interesują i po co się angażować. I wszystko by było dobrze, ale jest to taki pewien moment, na który też chrześcijaństwo zwraca bardzo mocno uwagę, a tym momentem jest krzywda drugiego człowieka. Kiedy pojawia się krzywda, to nie można być obojętny. Kończy się wtedy obojętność i neutralność. Jak ja przejdę obok kogoś, kto żebrze z różnych powodów, może blefuje, może to jest, prawda, jakiś deal, ale jak przejdę obojętnie wobec tego człowieka, to już to nie jest obojętność. To już to nie jest tylko zwykła obojętność. Ja mogę być obojętny wobec ludzi, którzy gdzieś tam cierpią, bo wiem, że cierpią, każdy cierpi. Nie znam ich, ale tego człowieka sytuację w jakiś sposób poznałem. I teraz kim są uchodźcy? Żeby sobie dobrze to osadzić, wiedzą Państwo o tym. Uchodźcy to są ludzie, którzy uciekają od jakiejś krzywdy. No to pomagajmy im w kraju, tam skąd pochodzą. No, oczywiście możemy. Pojedziemy do Syrii, tylko tam jest wojna. Ludzie przed wojną uciekają. To jest niedorzeczne przyjechać i powiedzieć, wiecie, zostańcie tutaj, jak wam będą bombardować, to będziemy wam paczki żywnościowe przysyłać. Tam jest wojna. Wojna to jest krzywda i wtedy się kończy nasza neutralność. Ci, którzy dzisiaj stukają do drzwi Europy, już są w Europie, doznali krzywdy. Oni mają konkretne twarze i w tych twarzach jest ich historia jakichś ich krzywd. Wobec tego nie można, po chrześcijańsku patrząc, bo oczywiście gdybyśmy socjologicznie patrzyli, czy jakoś geopolitycznie, wszystko jedno, można. No, papież Franciszek często, nie lubi się powoływać na religijne autorytety, ale się teraz powoła. On ukuł takie zdanie właśnie w kontekście rozmów o uchodźcach, że Europa to nie są liczby, to nie są statystyki. Jeżeli będziemy patrzeć tylko na liczby, porównywać, ile przestępstw, jacy oni są, ile to będzie procent naszej populacji, czy nie przeważą, czy oni, bo oni się tak szybko rozmnażają, no to w końcu nas wyludnią, wykorzystają jeszcze, prawda? Gdybyśmy tak patrzyli, to oczywiście tu mamy rację. Statystycznie mamy rację, socjologicznie tak, mamy rację, ale jeżeli spojrzy się po chrześcijańsku, to się kończą liczby, nie ma liczb. Są twarze, są ludzie. I w tym przypadku są to ludzie, którzy doznali jakiejś krzywdy. I kończąc, to co powiedziałeś, to jest ryzyko. Oczywiście, że to jest ryzyko. Ale to ryzyko ma zupełnie inną postać wtedy, kiedy spojrzymy w twarz temu człowiekowi, który jest skrzywdzony.
on może mnie oczywiście wykorzystać. On może dorosnąć i zostać terrorystą, zbrodniarzem. Może. Zresztą, drodzy Państwo, to wcale nie jest odkrycie Ameryki. Ja lubię ten przykład akurat, bo on jest taki jaskrawy. Wiecie, że w więzieniach niemieckich jest więcej Polaków niż uchodźców. I czego to jest przykład? Że Niemcy się powinni Polaków pozbyć z Niemiec, bo oni siedzą w więzieniach, bo okradają, bo gwałcą Niemki i nie Niemki? No, myśląc w takich kategoriach, socjologicznie, no to tak powinniśmy zrobić. Macie rację. Wracajcie do siebie. Jesteście dla nas zagrożeniem. Prawda? Ale wtedy kończy się w ogóle myślenie jakieś, no, głębsze myślenie. Myślenie, a chrześcijaństwo daje nam takie pole do takiego pomyślenia głębszego. Może czas na pytania, czy są jacyś chętni. Zróbmy tak, że jeżeli ktoś jest chętny na zadanie pytania księdzu Bukowskiemu, to proszę podnieść rękę. Ja podejdę. Nacisnąć przycisk. Ja podejdę z mikrofonem. Proszę się nie bać. Można zadawać kontrowersyjne pytania. No tak, proszę. Przepraszam, że się tak wychyliłem, ale znaczy to może nie jest pytanie, tylko taka refleksja, która się we mnie zrodziła, słuchając tutaj księdza. No, że to jest właściwie, albo inaczej zacznę, jest takie zdarzenie w Piśmie Świętym, w którym Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów takim bardzo ciekawym zwrotem, już kiedyś tam gdzieś mówiłem w jakichś kazaniach, że jeśli wasza wiara, czy sprawiedliwość, czasami to jest tłumaczone, nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, to ta wasza przyszłość jest pod znakiem zapytania, nie można by tak powiedzieć. I zawsze mnie to zastanawiało i zastanawia, bo to oczywiście nie ma jakichś ostatecznych interpretacji, co to właściwie znaczy, bo wiara faryzeuszów właściwie w tamtym czasie była, powiedzielibyśmy, na piątkę, prawda? Tymczasem to nie wystarczy, Pan Jezus mówi. I myślę, że to jest to coś więcej, to jest właśnie owo ryzyko, o którym tutaj ojciec mówił. Ryzyko, które przejawia się między innymi oczywiście w takim zdecydowaniu się czy pojmowaniu swojego chrześcijaństwa zawsze w perspektywie wieczności. To znaczy, że tu się nic nie kończy, że tutaj nic się nie do końca nie wypełnia. I znowu, że się posłużę takim cytatem, to dzisiaj występuję w roli teologa, którym nie jestem, a jako filozof zawsze mówię studentom, żeby zapomnieć, że jestem teologami. Ale takim cytatem także, które myślę ujmuje sedno, to jest też to, co mówi Pan Jezus: nie bójcie się tych, którzy mogą was tylko zabić. Prawda? Tam jest, myślę, najważniejsze jest to słowo tylko. Prawda? To jest tylko zabić i nic więcej nie mogą uczynić. Ja myślę, że to jest ta perspektywa. Znaczy, oczywiście chrześcijaństwo można przeżywać powierzchniowo i można przeżywać coraz głębiej. No, my zakładam, że jesteśmy tacy, którzy szukamy tej głębi, więc o tym nie możemy zapominać, że to, no i co z tego, że mnie ten uchodźca zabije, nie? Można by tak to przetransponować, te słowa Pana Jezusa. Co z tego? Nic więcej mi nie zrobi. Natomiast ja, przyjmując go, no, robię bardzo wiele. Wszystkim pokazuje, że to, do czego się przyznaje, czyli chrześcijaństwo, to rzeczywiście jest istota mojego życia. Nie? Że ja tym żyję i z wszelkimi tego konsekwencjami, bo to jest ważne, żeby... I to świadczy, myślę, o dojrzałości, że przyjmujemy nasze chrześcijaństwo z konsekwencjami. To nie jest tylko tam to, że sobie idę na Majowe, czy na Różaniec, czy na Roszkie Żale, piękne, skądinąd,
Tylko że to, jeżeli za tym nie idzie właśnie taka postawa, no to ciągle jesteśmy na powierzchni. Jeszcze tak dopowiadając, przepraszam, wyjdę w słowo. Właśnie ksiądz powiedział, że różnie można myśleć w chrześcijaństwie. W gruncie rzeczy każdy z nas trochę inaczej traktuje Boga, trochę inaczej jest mój Bóg moim Bogiem niż Twoim Bogiem, to jest oczywiste. Ale wydaje mi się, że też może być tak i niestety często tak jest, że chrześcijanie nie myślą po chrześcijańsku, mimo że są chrześcijanami. Prawda? Że to ma trochę... Fryderyk Nietzsche był specjalistą od krytyki chrześcijaństwa i on ma rację. On tak w kontekście osób zakonnych, powiem, jest mi to zawsze bardzo bliskie. W książce Resentyment a moralność, to jest taka postawa resentymentu, to jest taka bardzo zawiść ukryta, taka zawiść nie wprost. Przykładem jest ten lisek, który podszedł do jagód, ale nie mógł ich dosięgnąć, bardzo miał na nie ochotę, ale mówi, a pewnie i tak są kwaśne. To jest taki rodzaj zawiści bardzo zawoalowanej, prawda? I Nietzsche mówi tak, no jak żyją ci chrześcijanie? Kim są ci zakonnicy? Ślubują ubóstwo, bo tak naprawdę robić im się nie chce. Nie są w ogóle przedsiębiorczy. Ślubują czystość, bo są eunuchami. Ślubują posłuszeństwo, bo nie mają żadnej inicjatywy. I teraz Max Scheler, który krytykuje krytykę Fryderyka Nietzschego, mówi, ty masz rację, tak żyje wielu chrześcijan, ale to nie jest chrześcijaństwo. To nie jest to, co ksiądz powiedział, istota. Prawda? Czyli to chrześcijaństwo najgłębsze. Chrystus tak nie żył. Chociaż jego uczniowie już tak. Jak się czyta Biblię, to przecież w Nowym Testamencie ilu tam apostołów miało kompleksy albo jakieś takie inne rzeczy. To wszystko tam jest, tylko to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest głębiej. To tyle, bo tak, no, żeby nie przegadać. Ja jeszcze tylko tutaj dodam, bo ksiądz Andrzej zwrócił się w kierunku Ewangelii, to jeszcze też dodam, że to już totalnie jestem daleko od teologii. Tak. Kolejnym częstym argumentem jest to, jakby argumentem przeciwko uchodźcom, że to są po prostu imigranci zarobkowi. No właśnie. Ciężko to sprawdzić. Niewątpliwie na Bliskim Wschodzie, w Syrii, jest wojna. Wojna krwawa i jest tam wiele cierpienia. No i czy jest ktoś wśród tych argumentujących przeciwko, który jest chętny wziąć na swoje sumienie to, że choćby jedna osoba, która tam była, była rzeczywiście cierpiąca i rzeczywiście uciekała przed wojną. Choćby jedna wśród tych wszystkich. No i ten cytat, który właśnie chciałem powiedzieć, to jest z Mateusza, tam po tym długim wywodzie Jezusa i kończę to właśnie to, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, nie uczyniliście. Tutaj właśnie też zwrócę uwagę na słowo jedno, właśnie jednemu z braci. A niewątpliwie w tej grupie ludzi, dużej grupie, jest tych ludzi więcej niż jednym. Dobrze. Coś dodać? No? Ja może tylko, no tak mi się zrodziło, już o tym mówiłem tutaj na tym spotkaniu w Kiku waszym, ale też tak ewangelicznie, jak wszyscy do Ewangelii, to ja też chcę, bo lubię bardzo tę scenę, kiedy Natanael, jeden z uczniów Pana Jezusa, spotkawszy go, postanawia za nim pójść, no ale spotyka swojego współziomka Filipa i mówi, znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Też powinieneś za nim pójść. I wtedy Natanael, nie to Filip najpierw spotkał Pana Jezusa, później ty poszedł do Natanaela. No właśnie, nie znam się na Biblii, ale przesłanie będzie dobre. I wtedy Natanael pyta takim bardzo ciekawym pytaniem, które moglibyśmy też w kontekście uchodźców zadać. Czy może być co dobrego z Nazaretu? I wtedy zaczyna główka pracować. Pan Jezus zresztą pochwala tę postawę, bo mówi, to jest prawdziwy Izraelita, verus,
taki z krwi i kości. O czym świadczy to, że jest prawdziwy? No, że on ma jakiś sceptycyzm w sobie, taki żydowski sceptycyzm. Prawda? Nie ufaj za bardzo temu, co. Sceptycyzm może być w życiu wielką wartością. Oczywiście, że tak. Prawda? On pozwala poszerzać horyzonty. Może ja wcale nie myślę do końca dobrze. Może ten drugi coś mi rozświetli. Ale uważam, że w głowie Natanaela obok tego sceptycyzmu rodzi się coś takiego, co my nazywamy w polskim języku bardzo ładnie stereotypem. Stereotyp. Taki typ. Taki typ z Nazaretu nie może być dobry. Tam są sami rozpustnicy, złodzieje, margines, patologia. Moglibyśmy zapytać szerzej, dzisiaj nawet w kontekście politycznym, nie bójmy się, czy może być to dobrego z Berlina? Czy może być to dobrego z Brukseli? Szanowni Państwo, świat może być dla nas zagrożeniem i często jest, ale jak w tym świecie się ma przyjaciół, to się zupełnie na ten świat inaczej patrzy. Jak się ma ludzi, których się szanuje, kocha, których się widziało krzywdę, to dlatego ty powiedziałeś właśnie jeden, ale to chodzi o tego jednego, którego krzywdę znam. Ta krzywda nie może być gdzieś tam. My nie chcemy na tę krzywdę patrzeć i to jest największy problem. My jej nawet nie chcemy zobaczyć, my się boimy już swojej reakcji. Nie? Chodzi o tę krzywdę. No tyle, oddajemy Państwu głos, bo ciekawie by było, gdyby się Państwo nie zgodzili z jakimiś tezami. Oddaję księdzu Tomaszowi. Ja tak słuchając właśnie ojca i księdza Andrzeja, to powiem trochę nieewangelicznie, powołam się na kogoś prawosławnego i mówimy tak o tym chrześcijaństwie, powołując się właśnie na, można powiedzieć, taki rdzeń przesłania Chrystusa, mówiący właśnie o drugim człowieku. To ciągle od pewnego czasu chodzą za mną słowa Aleksandra Mienia, to jest taki prawosławny teolog, który mówił, też słowa zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, że chrześcijaństwo tak naprawdę jest dopiero przed nami. No i tak patrząc na to wszystko, często sobie myślę, że faktycznie ono jest przed nami, bo no, ja jeżeli chodzi o uchodźców, powiem Państwu, mam wiele znaków zapytania. Powiem szczerze, że chodząc po kolędzie, to jest też takie ciekawe doświadczenie, no nasłuchałem się różnych opinii. Ja powiem szczerze, dość dobrze wiem, co ludzie o tym myślą. Jak ja mówię w kościele o przyjęciu drugiego człowieka, to ja mam świadomość, do kogo ja to mówię. Ja wcześniej słuchałem tych ludzi. Ja myślę, że gdyby tu wśród nas tak przeprowadzić taką ankietę anonimową, to my doskonale wiemy, co byśmy powiedzieli, co byśmy tam zaznaczyli, bo sam mam wiele znaków zapytania. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie umiem znaleźć odpowiedzi. Przyjąć jakieś postawy. Pewno w takiej postawie, gdzie kogoś widzę przed sobą, tak jak to ojciec mówił, komu dzieje się krzywda, to bym zareagował. Ale nie mam pomysłu, jako ksiądz i też szerzej patrząc jako Kościół, jak pomagać. I myślę, że my jako chrześcijaństwo tu jesteśmy no, dość mocno rozbici, bo nie mamy na to pomysłu. Natomiast wiem na pewno, że musimy to przemyśleć i musimy tutaj wejść w Ewangelię. Dlaczego? Dlatego, że jest to główny rdzeń, przyjęcie drugiego człowieka, a z drugiej strony to, co ojciec powiedział, wydaje mi się ważne, żeby nie wybudować kolejnych murów, bo tu nie chodzi o kogoś tam anonimowego, kogoś tam żyjącego 500 kilometrów od nas, 1000. To czasami chodzi o kogoś bliżej nas i tu już mamy mur. Więc nie jesteśmy w stanie potem przekroczyć czegoś, co jest dalej. Ja myślę, że my po prostu, też to tu mocno zostało powiedziane, no mamy lęk. Nie wiem jak Państwo, ale ja uważam, no przemyślmy sobie to tak sami, co Państwo powiedzą, bo wy to macie. Ja to czuję, że jak ojciec Przemysław tu budował swoją wypowiedź, ja wiem, że w Was zupełnie co innego rosło. Może się mylę, może mnie zaskoczycie. Może to chrześcijaństwo nie jest przed nami, może już jesteśmy w tym chrześcijaństwie, ale myślę, mówię to przede wszystkim z własnego odczucia, że nie wiem, czy byśmy dzisiaj wieczorem po przyjściu z tych rekolekcji w
wchodzi człowiek do naszego domu i mówi, słuchajcie, chcę się przespać u was dzisiaj, nie? No i no, ciekawy jestem tej naszej reakcji, sam swojej jestem ciekawy. Także myślę, że tutaj jest potrzebna wielka dyskusja. Jak to spotkanie było w Kiku Ojca, pamiętam wtedy, nie wiem, czy ta pani jest, czy nie jest, ale nie widziałem. Przyjechała jedna pani, ale powołam się na ten przykład, bo to było powiedziane tak publicznie. Mówi, że gdzieś tam usłyszała właśnie takie negatywne podejście do drugiego człowieka, że on, ten drugi człowiek, jest wrogiem, że widząc taki temat i słysząc, że będzie rozmowa, mówi, musiałam tu przyjechać, bo chciałam to przedyskutować. Ale co? Chciała przedyskutować te złe emocje, które były. Bo w nas jest dużo tych złych emocji. Nie mamy na to pomysłu. I tak prowokuję też tą swoją wypowiedzią, żebyście powiedzieli, co myślicie, jak to odczuwacie, jak na to patrzycie, bo my tu nie jesteśmy zgodni. I myślę, że w tym punkcie chrześcijaństwo jest przed nami. To bardzo mocno. Ale powiem szczerze, jako ksiądz, nie mam rozwiązania na to. Na pewno w przypadku tej krzywdy, w przypadku spotkania z tym człowiekiem, który podchodzi i właśnie dzieje mu się krzywda, nasza reakcja ewangelicznie powinna być jednoznaczna. Ale jak to poprowadzić, jak to zrobić dalej, nie wiem. Są po prostu różne pytania. Może głos stali teraz. Proszę się nie bać. Tutaj nie było kogoś? To już po części było na... To było po części. No to. Znaczy, fajnie się mówi o uchodźcach z perspektywy no, książkowej, naukowej, z daleka tam od tych tragedii i tego. Ja również tam podzielam te opinie odnośnie chrześcijaństwa, że no, tu jest te pod kątem bliźniego największe świadectwo, ale są sytuacje bardzo tragiczne. No, choćby taki pierwszy z brzegu przypadek Rimini. Tam też byli uchodźcy i ja na przykład sobie nie wyobrażam, jakbym był na tej plaży i moją żonę, jakiś tam murzynek Bambo, no, krzywdę by jej robił i jeszcze potem na mnie by się to miało przejść i jak tutaj okazać miłość bliźniego, czy no, coś w tym stylu. No, wiem, że gro tych przestępstw właśnie, no, bo to większość tam z Afryki jest, uchodźców i to przez tak, no, w większości ekonomicznym względem. Jak popatrzymy na te zdjęcia tych Syrii, czy, no to praktycznie młodzi mężczyźni, tam nie widać, żeby to były kobiety czy dzieci. One zostały, pilnują swojego terenu i walczą, bo dużo jest takich właśnie kobiet, które, czy Kurdyjki, czy inne tam organizacje, no, przeciwstawiają się temu terrorowi, a ci wybrali, nie wiem, taki biznes, bo to też tam, czy szlaki przemytnicze, czy, no, jest to duża organizacja przestępcza. No i tutaj w tym temacie, no, wiem, że to też muzułmanie, czy tamte kultury wykorzystują nastawienie chrześcijan, bo wiedzą, że my mamy miłować bliźniego i tego, a oni, no, wiedzą, że są takie realia, to no, korzystają z tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To taki bardzo ciekawy głos. I wydaje mi się, no właśnie na tym polega największa trudność. Znaczy, zauważcie Państwo, to co Kościół proponuje, czy chrześcijaństwo, a to są oczywiście jakieś takie minimalne środki, bo można by bardziej radykalnie, tak jak ksiądz powiedział, no i co z tego, że tylko zabiją, że jest radykalizm, nie każdego na taki heroizm myślenia stać. Ale Kościół też nie mówi, przyjmujmy wszystkich bez żadnej weryfikacji, wypracował pewną koncepcję, ona się nazywa korytarze humanitarne, czyli weryfikujmy i tak dalej. To, co pan stwierdził w tych obrazach, ja myślę, że to jest duża wina propagandy, jaką nam się nasuwa, prawda? Fajnie pokazać jakąś grupkę akurat mężczyzn, która idzie, a to, że przed chwilą przeszły kobiety i dzieci przed nimi, to już medialnie nie będziemy tego sprzedawać, bo wzbudza litość. I to jest propaganda, taka czysta propaganda, prawda? Wycinek rzeczywistości. Media są od tego, to jest ich robota, żeby wycinać rzeczywistość, żeby pokazywać to, co jest skrajne, to, co budzi emocje. No, taki jest świat mediów, tylko my sobie jednak trochę inaczej powinniśmy układać pewną rzeczywistość, bo
No tak mi się wydaje, jak państwo biorą nawet gazetę, prawda? Już oddaję głos. Biorą gazetę i na pierwszej stronie mają państwo artykuł: ksiądz wikariusz naszej parafii wspaniale pracuje z młodzieżą, a na drugiej stronie macie artykuł: ksiądz pedofil z siekierą goły biegał po wsi. Który zaczniecie czytać? Znaczy, media też są różne, bo jest ta poprawność polityczna. Na przykład w Berlinie czy w Kolonii to przez długi okres się nie mówiło, właśnie o tym Sylwestrze, nie? I podobne zdarzenia były, że tam po prostu na Zachodzie ta poprawność polityczna, no to u nas prędzej idzie zauważyć takie sytuacje, gdzie no, więcej jest pokazanych no zależy w jakim kraju się żyje. Takie są media, nie? No, to już jest niezależne od nas. Po prostu my sami możemy sobie weryfikować i w różnych źródłach szukać prawdy. Dziękuję. Ja jak mogę jeszcze tutaj dodam. Jak państwo wrócicie do domu, to polecam w Google wpisać dwa hasła. Po polsku uchodźca i po angielsku refugees. I proszę wejść na grafikę i zobaczyć, jak bardzo grafiki, które wyskakują na pierwszych miejscach, się różnią. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz, no właśnie, czy te wszystkie negatywne rzeczy, które słyszymy, czy one dotyczą uchodźców, czy one dotyczą muzułmanów, czy one dotyczą po prostu danego człowieka? Nie wiem, czy państwo pamiętacie, o czym pan mówił tutaj, o tym Rimini, o tym no, bestialskim gwałcie, ale chyba, nie wiem, 4 albo 5 dni później miało miejsce podobne zdarzenie u nas w Polsce. Wydaje mi się, że gdzieś na Śląsku, tam w okolicach Katowic, chyba 3 albo 4 mężczyzn no, po prostu w domu zgwałciło polską kobietę. No to było kilka dni po tym wydarzeniu w Rimini. No i wydaje mi się, że to jest to główne pytanie, które musimy sobie zadać. Czy to jest rzeczywiście problem z uchodźcami, czy to jest problem z muzułmanami? Tak jak Przemek wcześniej powiedział, w Niemczech, czy to jest problem z Polakami? Zresztą nie tylko w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Czy to jest po prostu problem z drugim człowiekiem? Proszę bardzo. Ja próbowałam bardzo się wczuć w to, co właśnie ksiądz w tej wypowiedzi budował. I dobrze, że przyjął mikrofon ksiądz dyrektor, bo naprawdę dla mnie to było to podsumowanie. Jest ta wielka chyba przepaść w życiu codziennym. My to na własnym podwórku. Ten bliźni to jest każdy w domu, w pracy, w szkole. Spójrzmy, jakie były święta jedne, jakie może będą drugie. Ile osób się nie odzywa, ile nie potrafi podejść. Ile osób się poróżnia z zamknięciem oczu przez rodziców. Ja to przeszłam, nie muszę tutaj tego publicznie wyznawać, ale to jest tak przykre i teraz otwarcie na drugiego człowieka to tylko wystarczy to, a my tego nie potrafimy. Więc ja się w zupełności zgadzam, że ksiądz dyrektor to najlepiej ujął, że my jesteśmy jeszcze przed chrześcijaństwem, bo gdybyśmy każdego postrzegali w ten sposób, to nie jest to problem, bo tutaj się zgodzę, że to tylko by nam groziło, że zabić, ale tutaj, w tym życiu doczesnym, prawda? Ja to bardzo zrozumiałam, do mnie to dotarło, ale wiem, że publiczność, która dzisiaj tego słuchała, to dlatego jest niewyobrażalne i naprawdę jestem od pół roku na emeryturze i słucham dużo mediów, ale nie można pozostawać tylko pod wpływem tego. Trzeba sobie to poukładać samemu i popatrzeć tak, tak bardzo blisko. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Się tak tylko odniosę, bo właśnie to, o czym pani mówi, te lęki, które w nas są, one są uzasadnione. One są jakimiś takimi naszymi racjami. My mamy rację, że się lękamy, bo faktycznie no lęk dużo w człowieku blokuje, ale też dużo o człowieku mówi. Prawda? Te nasze lęki. I można zapytać, czy to nie jest naiwność, to o czym my mówimy. Można zapytać, czy chrześcijaństwo nie jest taką naiwnością. No Jezus, jak wisiał na krzyżu, to też mógł zejść z krzyża, zrobić porządek z tymi, co tam go... Pewnie mógł, ale tego nie zrobił.
jakąś naiwnością się wykazał. No powinien zrobić porządek, wtedy byśmy przynajmniej mieli prosty przekaz, na czym chrześcijaństwo polega. No jest taki rodzaj zła, któremu trzeba powiedzieć basta. Chrystus powiedział basta, ale zupełnie w inny sposób, po 3 dniach. Tak? Więc te lęki są absolutnie usprawiedliwialne, one są racjonalne, one są logiczne, one są potrzebne nawet. Tylko, jak to mówią słowa piosenki, w miłości nie ma lęku, a w chrześcijaństwie nie chodzi o lęk. Dalej zachęcamy. O, super. Nie miałem zamiaru tego robić, ale w związku z tym, że takie drastyczne wypowiedzi dla mnie tu padały, szczególnie z pozycji pierwszego pana, to powiem tak, że według mnie to chrześcijanin nie ma w ogóle wielkiego pola manewru. Tu po prostu nie ma się gdzie ruszyć. I my, jak kiedyś to pięknie pan Hołownia powiedział, my gramy o życie wieczne. Reszta jest nieważna. Jeżeli odrzucamy pomoc człowiekowi innemu, no to, nawiązując do wczorajszego dnia, grzeszymy. Zachęcamy dalej do komentarzy. Pan? Tak? Oczywiście grzeszenie jest często przyjemne, prawda? Tak, grzeszenie przyjemne. Ja tak nawiązując do pana, który przede mną swoją wypowiedź przedstawił, chciałem powiedzieć, że oczywiście Kościół misyjny, chrześcijanin miłosierny, wszystko fajnie wygląda, natomiast trzeba też patrzeć na chrześcijanina roztropnego, na taką osobę, która ma też na względzie swojego kościoła rację. I wchodząc tutaj, ci obcy, których przyjmujemy jako bliźnich, wpuszczamy taką kulturę, która patrząc na historię, Europie przez 1000 lat zagrażała. Toczyliśmy wojny z nimi od wojen krzyżowych i wcześniejszych. Czy się to teraz może zmienić? No nie wiem. Widząc tych młodych ludzi, którzy... prawdą jest może, że ta wojna, która tam się dzieje, to jest poniekąd spowodowana gierkami europejskimi, nie tylko mocarstw światowych, ale oni zamiast bronić swojej ojczyzny, to uciekli, zostawiając tych najsłabszych. Wchodząc tutaj, w ich kulturze islamu, ziemie, które zajmują, jest ich ziemią. I nie w ich zamyśle nie będą się dzielić tym z innymi i będą zawłaszczać tą ziemię, a my, jakby usuwając się w cień, stawiamy się w dosyć niezręcznej pozycji. Dziękuję. Nawet nie komentarz, tylko tak mi się nasunęło. Właśnie to, o czym ksiądz powiedział, że my jeszcze nie przeczytaliśmy Ewangelii. I to jest jakiś taki nasz punkt wyjścia, ale myślę, że też ważne jest w tym wszystkim taka perspektywa, że my też jesteśmy uchodźcami jako Polacy. Zauważcie Państwo, to nie tylko oni przychodzą do nas. Ilu Polaków jest na świecie z różnych powodów, ekonomicznych, politycznych, musiało wyemigrować. Także my też jesteśmy to zmienia zupełnie perspektywę. Tak w ten sposób spojrzymy również na taką naszą polskość, prawda? Jeszcze może. Zgadzam się. Oczywiście w wielu krajach byliśmy uchodźcami, jesteśmy uchodźcami ekonomicznymi, politycznymi. Natomiast co się da zauważyć? Jeżeli do Europy czy do Polski przyjeżdżają uchodźcy, emigranci ekonomiczni, nie wiem, z Azji, z Indii, z Chin, z Ameryki Południowej, nie ma tego oporu. My jesteśmy w stanie nawiązać z nimi jakąś nić porozumienia, stać się może przeciwnikami, ale rozumiemy się. Ja przez kilka lat mieszkałem z osobami na studiach, którzy byli z różnych stron świata i przez te 6 lat
miałem przyjaciół wśród, nie wiem, z Kambodży, z Chin, z Rosji, z zachodniej Europy, z Ameryki Południowej i ze świata arabskiego. I no, muszę powiedzieć, że no, i był tylko jedna osoba, bodajże z Jemenu, z którym można było jakoś porozmawiać. A z tymi pozostałymi, z Meksyku, z Kolumbii, z kraju mafii narkotykowych, oni byli zupełnie inni. I można było, może na zasadzie, nie wiem, jakieś zaufania, bo takiego zaufania, które się jakoś tak czuje. Z nimi można było inaczej współżyć niż z tymi, którzy stawiali się od razu w pozycji, nie wiem, takiej dominującej. Jest to trudne, to chyba dla Europejczyków, co się teraz widzi zresztą, gdzie współżyją ci Europejczycy z tymi uchodźcami, że nie ma porozumienia między nimi. I myślę, że te mury nie będą się zmniejszać. Dziękuję. W nawiązaniu do mojego przedmówcy chciałam podkreślić. Miałam, nie dalej jak wczoraj wieczorem, miałam telefon mojej przyjaciółki katoliczki, chrześcijanki z Niemiec, która mi powiedziała, bo straszne rzeczy się dzieją w Niemczech. Po prostu ta fala uchodźców nie integruje się z tą społecznością miejscową, prawda? Co jeszcze gorsze, kościoły katolickie czy innego wyznania chrześcijańskiego są rozbierane, klasztory. Ja mam syna na przykład w Düsseldorfie, to widziałam na własne oczy. Nie wiem, czy ksiądz może był też, był zakon franciszkanów. Jest zamknięty, kościół zamknięty, inny klasztor jest rozebrany, podczas gdy buduje się meczety, prawda? I w ogóle ci uchodźcy, mimo tego, żeby ci rdzeni, powiedzmy Niemcy czy napływowi, chcieli jakoś współżyć z tymi uchodźcami, być dla nich życzliwymi, to oni nie podejmują tej wyciągniętej ręki, nie przyjmują, żyją w gettach, w ogóle się nie asymilują. I co mi powiedziała ta moja przyjaciółka, że podejrzewa, że w miarę upływu czasu chrześcijaństwo, przykładowo mówię o Niemczech, chyba tam zupełnie no, ulegnie rozkładowi, a islam po prostu weźmie w górę. No tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Mi się przypomina takie zdanie Angeli Merkel, naczelnego wroga Polski, powiem tak przekornie. Ona kiedyś powiedziała, właśnie zapytana o... Tak, zresztą córka pastora, bardzo, że tak powiem, z urodzenia już przeznaczona do religijnego życia. I ona zapytana właśnie, czy islam nie zagraża chrześcijaństwu w Niemczech? Przecież oni się właśnie tak demonstrują, a katolicy, ewangelicy tak idą w mniejszość. Ona mówi, no to problem jest w tym, jak żyją katolicy, a nie jak żyją ci, którzy wyznają islam. To z nimi jest problem, znaczy, że oni nie wiedzą, kim są. To nie jest wina muzułmanów, że są muzułmanami, jeżeli już mówimy o winie, prawda? Tylko jest jakaś sprawa problematyczna z katolikami. Gdybyśmy byli na jako takim poziomie, jako chrześcijanie, katolicy, no to jaki problem? Przecież nikt nam nie zabrania w Niemczech być katolikiem. Nawet przeciwnie, to jest religia całkowicie wyznanie uznane i nawet pieniążki zbiera oficjalnie państwo. Także myślę, że to trochę pod tym kątem, a też wypowiedź tej samej pani, ona właśnie, jak były takie dyskusje, że my tylko przyjmiemy chrześcijan, my tylko przyjmiemy katolików, ona mówi, no tak, a cała reszta przyjdzie do nas. No a my weźmiemy wszystkich, bo wy tylko tych. To jest taki, ja mam trochę inne doświadczenia, też w Niemczech jestem często, lubię tam być, może w mniejszych miejscowościach, oczywiście oni się trudno, bo zobaczcie Państwo, inność działa w obie strony. Oni są dla nas inni, ale my dla nich też jesteśmy inni. Ich kultura jest inna dla nas, ale i nasza kultura jest inna dla nich. To musi trwać.
jak była wielka fala Turków, którzy też lata temu już, bo teraz nawet w niemieckim rządzie ministrami są Turcy, to Hitler się w grobie przewraca. Prawda? I też było to nie do pomyślenia. No właśnie, oni nam zagrażają, to jest inna kultura. Oni się tutaj nie wczepią. My się okazało, że jedno pokolenie nie, bo ci rodzice już nie chcieli się uczyć języka, poznawać, ale ich dzieci, ich wnuki. I dzisiaj Turcy czy Turkowie, nie wiem, jaka jest forma poprawna, są normalnymi obywatelami Niemiec, którzy płacą podatki, mają bardzo ładnie zagospodarowane podwórka, taki niemiecki ornuk, pracują rzetelnie, nawet tak jak mówię, są w rządzie niemieckim. Także to musi... No... Tak, no z tych pokoleń, które wyjechały jako dorośli, to pewnie w większej skali. Mogę jeszcze zgłosić do tego, co pan powiedział, odnośnie tej kultury, że jest ta różnica kulturowa. Kultura to jest też coś, co w czasie ewoluuje. Mówił pan, wspominał pan wyprawy krzyżowe. No nie wiem, ilu z państwa wie, ale Arystoteles, który jest tak ważny dla naszej kultury, jakby pisma jego, w ogóle pisma starożytnych Greków, zostały przechowane głównie dzięki właśnie kulturze muzułmańskiej. Muzułmańscy, arabscy uczeni byli jednymi z takich pierwszych i ważniejszych, są zresztą, komentatorów Arystotelesa. Dalej, no to jest to, co mówiłem wcześniej. Czy tu chodzi o muzułmańskość, o islam? Kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z wyprawami krzyżowymi, to czy chodziło właściwie o wojnę religijną? No, mi się wydaje, że nie. Dlaczego? Francja nowożytna nie miała żadnych problemów, żadnych oporów przed tym, żeby z tymi złymi Turkami się dogadywać. W telewizji publicznej leciał serial Wspaniałe stulecie, gdzie jednym z głównych bohaterów był Sulejman Wspaniały. Ten Sulejman miał świetne, naprawdę wyborne relacje z naszym królem Zygmuntem Starym. Więc to jest coś, co ewoluuje. No, dzisiaj rzeczywiście te różnice są no spore, ale nie możemy jakby powiedzieć z jakąkolwiek pewnością, że za 5-10 lat to się nie zmieni. No. To tak. Ksiądz, ojciec mnie nazwał radykałem, strasznie się nie, z tego... Radykalny pogląd. Radykalny pogląd, ale bardzo się właśnie z tego cieszę, jeszcze nikt mnie tak nie nazwał. Ale, znaczy Ewangelia jest radykalna. Oczywiście to jest prawda absolutna, co ojciec powiedział, że nikt nie... Znaczy, że Pan Bóg nie wymaga od każdego heroizmu. To jest jasne. Niemniej ten heroizm zostaje pewnym ideałem, do którego no, powinniśmy czy jakoś no, dążyć, może nie, no bo to każdy jakoś odkrywa w sobie powołanie. Jeden jest powołany do heroicznych czynów, drugi nie, ale obojętnie czy ja jestem, czy nie, to ten heroizm jednak jest pewnym ideałem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która tak mi się skojarzyła, to tu często padały właśnie, czy tu pan doktor mówił o pewnym takim ideale, znaczy konieczności, może tak bym powiedział, obrony jakiejś narodowości, tak powiem. Znaczy ideał państwa narodowościowego w Ewangelii jest zupełnie obcy. To nie ma czegoś takiego. Czy w Ewangelii nie ma w ogóle nic o państwie narodowościowym. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I myślę, znaczy nie chcę się stawiać w roli oczywiście Pana Boga, ale że nie będziemy odpowiadać przed Nim, czyśmy obronili narodowość, tylko czyśmy pomogli temu jednemu, który przychodzi do nas z prośbą i z potrzebą. Temu jednemu, z którym się Chrystus identyfikuje. I trzecia jeszcze rzecz, bo to te obawy pani o islamizację, powiedzmy, że tak powiem, no to dobrze.
Czy to zawsze wychodziło Kościołowi na korzyść? Kościół się rozwala wtedy, kiedy nie ma prześladowania. Wtedy Kościół staje się słaby. No, taka jest logika Ewangelii, to nie moja. Prawda? I po prostu tego bym się zupełnie nie bał, biorąc jeszcze pod uwagę słowa samego Pana Jezusa, że bramy piekielne nie przemogą. No to jeśli Niemcy się staną, jeśli w Niemczech weźmie górę islam, no to weźmie. No. Za 1000 lat się okaże, że to było zbawienne dla Kościoła rzymskokatolickiego, że tak powiem, czy w ogóle dla chrześcijaństwa. Także to jest, no, to jest radykalne, jeszcze raz powiadam, i na pewno nie trzeba może od każdego wymagać takich przekonań. Nie? To ja nie chciałbym się tu jakoś pokazywać antypatriotą czy coś takiego. Ale też patriotyzm to też trzeba, to też można, tak jak ojciec powiedział, no, ile Polaków, tyle różnych wizji patriotyzmu. Nie? Kiedyś, oczywiście to może nie być żaden autorytet dla wielu, ale słyszałem kiedyś taką wypowiedź Christiana Zimmermana, pianisty naszego polskiego światowej sławy, że dla niego patriotyzm to jest to, że w Szwajcarii jak przechodzień widzi, że leży papierek, to go wrzuci do kosza. Nie? No to jest coś też oczywiście w tym. No, my ten patriotyzm polski, no, jest taki bardzo spektakularny, nie? Że romantyczny, prawda? Z szablą od razu. Tak jak chyba Kisielewski tam pisał, że teraz tak z pamięci cytuję, Napoleon spojrzał na Polaków, skinął, skoczył Kosietulski i od razu zginął. To jest może takie bardzo nasze, ale znaczy z tego radykalizmu Ewangelii, no, ja myślę, płynie absolutny spokój o Kościół, o przyszłość chrześcijaństwa. To w ogóle nie ma dyskusji, że nikt chrześcijaństwa nie pokona. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że bardziej boję się takiej wolności Kościoła niż prześladowania. Jeszcze ja chciałem nawiązać, bo to radykalizm, zatrzymajmy się przy tym radykalizmie, bo to jest dobre słowo na pewno. I zauważcie, drodzy Państwo, no chrześcijaństwo właśnie, tak jak już mówiliśmy, można przeżywać na bardzo różny sposób, można je przeżywać tak po męczeńsku, to jest radykalizm, a można je przeżywać jak trochę, no, terrorysta. Dzisiaj z Bartoszem akurat o tym mówiliśmy, to Tischner kiedyś znalazł takie rozróżnienie, właściwie bardzo blisko te słowa obok siebie są. I czym się różni terrorysta od męczennika właściwie? Jeden i drugi jest przekonany, że ma rację, że ma prawdę. Jeden i drugi jest w stanie umrzeć za swoją rację. Ale uwaga, terrorysta zmusi drugiego człowieka. Ty musisz tak jak ja, bo inaczej zginiesz. A męczennik powie jak Chrystus: jeśli chcesz, daje mi wolność. No? Jak my się często tak, mamy taką pokusę zachowywać się trochę jak terroryści. A tym bardziej nie ma nic bardziej chrześcijańskiego niż wolność. No to pierwsza strona Biblii. Co Bóg człowiekowi dał jako pierwszy dar. Więc my się nie będziemy zachowywać jak terroryści i zachęcamy do strzelania. Do różnorodności, do niezgadzania się, do zgadzania się, do pytań. Może ktoś z drugiej strony, może z tej. Bo to tak głupio jest, jak wszyscy księża są w jednej opcji, to wtedy głupio się przeciwstawić, proszę Państwa. Proszę się nie bać, bo to naprawdę, bo wracając do domu, może być taka myśl. Szkoda, że tam nie powiedziałem, szkoda, że nie skomentowałem. Jesteś chętny? O, jest. I tak w czasie tutaj tej debaty kilka myśli, więc postaram się je po kolei powiedzieć. Jakby no, ogólnie temat rzeczywiście jest dość trudny i no, sam też nie ukrywam, mam mieszane uczucia i lęki.
Natomiast pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest właśnie taka, że jeżeli stawiamy to w kategoriach, powiedzmy, nie wiem, wojny, walki religijnej, powiedzmy, muzułmanie, chrześcijanie, to myślę, że po pierwsze mamy się czego uczyć od muzułmanów, chociażby nawet w takich prostych rzeczach, jak, nie wiem, przechodzimy my koło kościoła, mówimy świętego, świętego na przykład, tak? Ja nie wiem, ja bym chciał na przykład widzieć, że, no, i mówię przede wszystkim do siebie, że wśród swoich znajomych, nawet w pracy, w innych środowiskach, jestem w stanie bez lęku, nie tyle, żeby nawet położyć dywanik i 5 razy dziennie się modlić publicznie, ale po prostu się przeżegnać na anioł pański, nie wiem, mi takiej odwagi brakuje, a gdzie tu mówimy o tym, żeby publicznie się zatrzymać i zacząć się modlić, na przykład. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz i jeżeli nasze chrześcijaństwo, sprowadzając to jakby do tej takiej, do tego porównywania właśnie ich muzułmanów, nas chrześcijan, ma się sprowadzać do tego, że oni nas, tą naszą religię w jakiś sposób zniszczą, gdzie no, ta Ewangelia jasno mówi, że na pewno tak nie będzie, no to może rzeczywiście niech nas zniszczą, no bo co to za chrześcijaństwo, jak my, nie wiem, mówiąc o tym, że mamy przyjąć bliźnich, my mamy problem, na Wigilię Bożego Narodzenia stawiamy puste nakrycie, a sam też mówiąc do siebie, nie, jakby do mnie zapukał sąsiad, to nie wiem, czy bym go wpuścił. Więc, a my mówimy o tym, że mamy przyjąć kogoś obcego, całkowicie obcego. To jest jakby jedna myśl, która mi się nasuwa. Druga myśl oczywiście, jest jakiś lęk przed tym obcym, którego nie znamy. Natomiast kilka razy tam ze znajomymi właśnie debatując i rozmawiając na temat przyjmowania uchodźców i tego, jak oni przyjadą tutaj do Europy nas gwałcić i mordować. To po właśnie po tej sytuacji z Rimini. Ja mieszkam w ogóle w Czechach i w Czechach praktycznie imigrantów w ogóle nie ma, a jeżeli jest, no to ich jest chyba 100 osób i są zamknięci w dwóch ośrodkach, to nawet niedaleko jeden jest. Byłem przed nim, to są tam 3 metry wysoki płot, drut kolczasty, no. Ale on ktoś uciekł, ale to już tam troszeczkę abstrahując. I zacząłem sprawdzać na danych Eurostatu, ile przestępstw na tle seksualnym jest w Niemczech w przeliczeniu jakby do populacji, a ile jest w Czechach. I okazuje się, że w Czechach jest więcej gwałtów niż we Włoszech, gdzie jest ponoć tylu imigrantów, którzy tam przyjechali nasze europejskie żony i kobiety męczyć. Już trochę oczywiście ubarwiam. Wiadomo, można z tym polemizować, no bo to jest dużo różnych rzeczy, bo to jest tam temat do grubej dyskusji. Jakby kolejną kwestią jest również to, że rozmawiając o terroryzmie, przypomniałem sobie lata 90., kiedy w Irlandii Północnej my chrześcijanie żeśmy się wymordowali i w przeciągu chyba 5 lat wymordowaliśmy my siebie nawzajem bardziej niż przez ostatnie 15 lat muzułmanie nas tutaj w Europie. To jest jakby kolejna rzecz, o której też zapominamy. Natomiast dla mnie, jeżeli mówimy o imigrantach, czy tam o przyjmowaniu ludzi, wiadomo, no, ci, którzy uciekają z powodu wojny, no to tu jest jakby jasna sprawa, że ta pomoc, jakby sam w swoim sercu czuję, że tą pomoc jakby trzeba dać. A w sytuacji, kiedy no, nie znamy tego człowieka, no to jest to rzeczywiście trudne. Kolejny zarzut, który często właśnie słyszę, jest ten o tym, że oni nie chcą się asymilować, że żyją we własnych enklawach, w własnych grupach. Natomiast no, mieszkając we Frytkomistku 50 km stamtąd i widząc Koreańczyków, którzy pracują w Hyundai i we wszystkich okolicznych fabrykach, oni żyją tylko i wyłącznie w swoich enklawach i też się z nikim nie asymilują, a ani my z nimi też nie. Wydaje mi się, że to jest naturalne, że ludzie, którzy się w jakiś sposób nie znają i do tego dochodzi jeszcze bariera językowa, no to nie mają opcji, żeby naturalnie i szybko się zasymilować. Natomiast no, jakby wracając do tej pierwszej myśli, o której,
o której mówiłem, no to dla mnie jakby ten, cała ta problematyka jakby jest jakby w moim odczuciu takim jakby wołaniem do tego, żebyśmy my chrześcijanie w końcu zaczęli jakoś tam żyć po chrześcijańsku i rzeczywiście, żeby to w nas było jakimś takim wzbudzeniem do jakiejś żywej wiary i do działania, no bo właśnie to ta, i to mówię przede wszystkim jakby do siebie, no ale ta nasza właśnie wiara i okazywanie jest jakieś takie byle jakie, no że my się schowamy zamknięci w kościele i boimy się wyjść do kogokolwiek, najlepiej to, żeby w ogóle nikt mi broń może nie posądził, że ja mogę być katolikiem i no i w takiej sytuacji, no to rzeczywiście, może tam wystarczy, że przyjedzie jeden muzułmanin, czy prawosławny, czy ktokolwiek inny i tak naprawdę naszą wiarę tam zmyje po prostu w pył. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poruszył takich ciekawych wiele kwestii i też od razu mi się skojarzyło. No właśnie patrząc, znaczy... Jak żyją chrześcijanie, to jest osobny problem, a jak żył Chrystus, to jest też osobny problem, prawda? Znaczy my nie możemy w chrześcijaństwie uciec od Chrystusa. Chrześcijanie się mogą różnie zachowywać i różnie odczytują Ewangelię. Pan wspomniał, ja bym dodał, wojny krzyżowe też były w imię Ewangelii, prawda? Tak też można czytać, oczywiście polityczne, różne tam tła i tak dalej, ale z Ewangelią na ustach. Na Bóg, honor i ojczyzna. No to idziemy z krzyżem, w plecy go. Tak też można odczytywać chrześcijaństwo i niektórzy chrześcijanie tak czytają chrześcijaństwo. Tego się nie da ukryć. A czym chrześcijaństwo jest w gruncie rzeczy? I znowu ten radykalizm. Chcesz zapytać, co to jest chrześcijaństwo? Popatrz na krzyż. To jest chrześcijaństwo. Kto ukrzyżował Chrystusa? Z Gazety Wyborczej, z TVN-u ludzie? Najbardziej pobożni. Ci, którzy się mieli za najbardziej pobożnych. I ci, którzy mieli Chrystusa za najmniej pobożnego. Zachęcam do czytania. Dalej zachęcam do zadawania pytań, komentarzy. Jest tutaj ktoś chętny? Jest. O, jest, dobrze. Już podchodzę. O, super, proszę. Mnie się wydaje, że my się najbardziej obawiamy jakiejś masy tych uchodźców. My ich nie znamy, więc przypisujemy im wszystko to, co może być najgorszego, co nam podpowiada propaganda. No myślę, że nie bójmy się, bo jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba mu tej pomocy udzielić. Choćby dać kawałek chleba. Czy pamiętam czasy okupacji, czasy wyniszczenia ludności żydowskiej. No też Polacy udzielali pomocy tym ludziom, mimo że groziły za to bardzo poważne kary. Także teraz myślę, no, nie ma się po prostu no, czego obawiać. My się musimy bardziej do tego przygotować, zarówno jako władza polityczna, jak też i my jako Kościół, jako społeczeństwo. Bo na pewno ci ludzie, jeżeli odpowiednio ich też przyjmiemy, nie będziemy stwarzali gett, gdzie będą się rządzili własnymi prawami. Tak, no większość to chyba z nas jeździ za granicę do Niemiec, do Anglii i tam widzimy jak to jest. Więc pewne błędy zostały już poprawione, więc my tu nie poprawiajmy ich aktualnie w Polsce. Może mamy czas na to, żeby się przygotować, bo i tak pewne rzeczy nas nie ominą. Też bym się nie obawiał, że chrześcijańcu padnie, przecież każdy z nas może być misjonarzem w jakimś tam zakresie swojej wiedzy, prawda? Więc no, spróbujmy jakoś to tak udowodnić i pokazać własną postawę. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na inną rzecz. Chodzi mi o to, że no, widzimy krzywdę gdzieś tam za granicą, widzimy uchodźców, a nie widzimy tego, co się dzieje u nas w kraju. Ja zwrócę Państwu uwagę na sprawę wdów po byłych żołnierzach, na przykład WOP-u, którzy tutaj Państwo macie takich sąsiadów, znajomych, którym podbierano renty i te renty wynoszą aktualnie od 600 do 800 zł. Tak? To może powtórzę. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że odebrano emerytury, obniżono je wdowom po byłych żołnierzach WOP-u Straży Granicznej. Są to osoby w wieku 60, 70, 80 lat i więcej. I
no nie wiem, jak można żyć za kwotę, za tą kwotę, no, w miarę jakoś godnie. I myślę, że tu też jest pole dla Kościoła naszego, żeby też w tej sprawie zabrał jakąś, no, jakieś zdanie w tym zakresie. Bo nie tylko możemy szukać gdzieś daleko za granicą, ale też widzimy, jak krzywda się dzieje u nas, to też trzeba byłoby o tym powiedzieć. No jutro będzie chyba debata w Parlamencie Unii Europejskiej na ten temat, 28. Dziękuję. Jest ktoś jeszcze chętny do skomentowania? Jest tam ktoś, machanie. Znaczy tyle powiem tylko, że nam uchodźcy nie grożą, bo jeżeli by się pokazali, no to niezwłocznie, znając realia, pójdą do takiego państwa, gdzie mają lepszą opiekę socjalną i... Ale właśnie po prostu, no, pomóżmy sobie naszym, żeby nasi nie uciekali gdzieś tam za granicę, a tego. Dziękuję. Także państwo mnie przekonali, kiedyśmy tutaj dyskutowali, ta dyskusja była taka żywa, no, że chrześcijaństwo jest przed nami. Mień miał rację. To pani pięknie powiedziała, tu ojciec i ksiądz Andrzej, o radykalizmie. Sprawdzianem naszego chrześcijaństwa, jakości chrześcijaństwa jest zawsze radykalizm. I ja myślę, tutaj te ważne słowa, które padły, że po prostu pierwsza rzecz bardzo istotna, no, o chrześcijaństwo bać się nie musimy, bo to kto inny nad tym czuwa niż my, bo jakbyśmy czuwali nad chrześcijaństwem, to by to już nie było, proszę państwa. To wiemy dokładnie. Natomiast tu jest, no, jeżeli jesteśmy wierzącymi, to mamy inną perspektywę patrzenia na chrześcijaństwo. Natomiast to, co pewno tutaj mocno gdzieś wypłynęło w tej naszej dyskusji i w tym, co ojciec mówił, no to jest wezwanie do takiego chrześcijaństwa świadomego. Takiego chrześcijaństwa, które nie kończy się właśnie na jakiejś tam obrzędowości, religijności, ale chrześcijaństwa, które przekłada się na konkretne życie. I myślę, że to jest dość istotne wezwanie. Myślę, że chrześcijaństwo zaczyna się tuż nie za progiem domu, a w domu. Jeżeli tu są relacje źle ustawione, jeżeli tu wobec najbliższego człowiek jest, no, jeżeli najbliższy jest po prostu obcym, no to ten, który przyjdzie do naszych drzwi, też będzie obcym. Taka jest niestety prawda. Także kończąc to i podsumowując, jeśli tak mogę powiedzieć, musimy wchodzić i czytać Ewangelię. No, nie tylko czytać, ale nią żyć. Bardzo mi się to spodobało, że ten mień jakoś tutaj zakończył to wszystko, że tak naprawdę to chrześcijaństwo jest przed nami. Proszę państwa, myślę, że pytania, które dzisiaj padły, bo ja tak patrzę na te nasze spotkania, dzisiaj było najwięcej pytań. Dlatego, że temat jest, no, bardzo, bardzo aktualny, tak. Palący i myślę, że w nas jest wiele pytań, one rozkręcają się. Jak państwo będą wracać do domu, to te pytania powstaną, w domu to przedyskutujecie. Ja wiem, że to tak się przeważnie dzieje, że jak się wraca ze spotkania, to człowiek jeszcze do tego wraca i w domu jeszcze jest jakaś dyskusja, czy w pracy, czy gdzie, czy przy kawie. Wielkie dzięki za to, że te pytania były. Dyskusja jest na pewno potrzebna, bo dyskusja właśnie pokazuje nam czasami, no, różnice naszych zdań, ale przede wszystkim to, że jesteśmy ciągle wezwani do szukania jakiejś jednej drogi. To jest trudne, ale do tego jesteśmy wezwani i z tego nie możemy zrezygnować jako chrześcijanie. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Przemysławowi za przybycie do nas z Krakowa, za podzielenie się swoją refleksją, tym, co pewno żyje, bo ciągle ten temat uchodźców gdzieś jest obecny. Wielkie, wielkie dzięki. Panu Bartkowi za prowadzenie, księdzu Andrzejowi. Są jeszcze do wzięcia gazety Czas Serca,
bardzo, bardzo serdecznie dobrze się pali. Zachęcamy do przeczytania, do zaniesienia tym, których nie było. I chciałbym Państwa zaprosić na dzień jutrzejszy, na godzinę 19. Andrzeju, to jest karczma pod dębem. Karczma pod dębem. Nie wiem, gdzie to jest, ale gdzieś tam na Pójcu podobno jak się jeżdża. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Temat Chrystus filozofii, a Chrystus wiary. Dwóch księży, dwóch powiedziałbym takich oryginalnych księży i ksiądz Szewczyk z Katowic, chrystolog, uczeń księdza Andrzeja. Bardzo, bardzo ciekawa postać. I ksiądz Łysień, on już tu zaistniał na naszych spotkaniach, też kontrowersyjny ksiądz, no ale warto przyjść, warto posłuchać, też warto zadać pytania i zbudować tą dyskusję. Dlatego jutro na 19 bardzo serdecznie zapraszam do tej karczmy pod dębem. A za dzisiejszy dzień wielkie dzięki.